Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie dobiega już końca, jest więcej zieleni. 24 lipca minęła rocznica powołania Policji Państwowej. Prace przy Rondzie Solidarności w Krośnie już wkrótce się zakończą. Rewitalizacja ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie ma się ku końcowi. Jest więcej zieleni. Na jednym z głównych deptaków posadzono ponad 27 grabów. Jest to jedno z największych zadań realizowanych w centrum Rzeszowa. To jest to element, który wzbudza najwięcej emocji, ale takich pozytywnych oczywiście, ponieważ na ulicy Grunwaldzkiej nie było zieleni. Ona była w ograniczonym zakresie tylko przy budynku dawnego UMCS-u, czyli od wielu już lat Uniwersytetu Rzeszowskiego. Natomiast w ramach rewitalizacji tego deptaka decyzją prezydenta Rzeszowa Konrada Fiołka miała się pojawić zieleń. I ta zieleń właśnie zaczęła się pojawiać, ponieważ sadzone są drzewa, graby. Są to duże drzewa, ponieważ chcieliśmy, żeby one od razu po posadzeniu dawały cień mieszkańcom, żeby ta ulica była jeszcze bardziej przyjazna. Aby rośliny były w dobrej kondycji, zamontowano systemy nawadniania i napowietrzania. Te drzewa, ażeby były w jak najlepszej kondycji, są sadzone w takich specjalnych przestrzeniach na deptaku, do których doprowadzone są instalacje zarówno nawadniające, jak i napowietrzające korzenie, tak żeby te drzewa, tak jak powiedziałem, świetnie się prezentowały. Największym i najdroższym elementem była przebudowa starych instalacji podziemnych. Warte wyjaśnienie jest to, że najdroższa część tej inwestycji jest niewidoczna dla spacerujących, ponieważ ta najdroższa część znajduje się pod ziemią. Są to instalacje wszelkiego rodzaju, które wymagały przebudowy, ponieważ liczyły już kilkadziesiąt lat. Całkowity koszt prac wyniósł prawie 14 milionów złotych. W tym roku mija 105. rocznica powołania Policji Państwowej jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się uroczystości. Również w Jaśle miał miejsce uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Święta Policji, podczas którego funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Musimy pamiętać, że to święto to nie tylko czas na gratulacje, to również przypomnienie o tym, że musimy zawsze codziennie pracować, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu. W naszej komendzie jest kilka wydziałów. Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny, który ma również takie zespoły operacyjno-rozpoznawcze i Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. Jest również Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. W Jasielskiej Policji służy wielu naprawdę fachowców w swoich dziedzinach. Prowadzą oni dochodzenia, prowadzą czynności na miejscach zdarzeń drogowych, na miejscach zdarzeń kryminalnych. Każdego dnia dają z siebie 100%, aby każdy nasz obywatel, każdy mieszkaniec powiatu jasielskiego czuł się bezpieczny. Policja Państwowa została utworzona 24 lipca 1919 roku na mocy ustawy Sejmu II Rzeczypospolitej. Prace przy Rondzie Solidarności w Krośnie dobiegają końca. Wcześniej korki w godzinach szczytu stanowiły poważny problem. Wprowadzone zmiany mają poprawić płynność ruchu. Jest to zupełnie nowe rondo przebudowane na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych, jak i upłynnienia ruchu drogowego. Samo rondo w części drogowej jest rondem półturbinowym, zarówno dla wjeżdżających od ulicy Krakowskiej, jak i od ulicy Podwale. Wysegregowane są dwa pasy ruchu. Również dla rowerzystów usprawniliśmy przejazd przez to rondo. Przestawione są również lampy oświetleniowe, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu. Magistrat apeluje do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Nowe oznakowanie wraz z dwiema dodatkowymi tablicami informującymi o tym, na którym pasie ruchu należy się ustawić, aby przejechać bezpiecznie i w kierunku, w którym się chcemy udać, będą ustawione i rondo będzie bardzo czytelne zarówno z oznakowaniem poziomym, jak i pionowym. Ale te dwie dodatkowe tablice mają jeszcze dodatkowo wskazać mieszkańcom, w jaki sposób przemieszczać się przez rondo. Koszt prac wyniósł prawie 2 miliony złotych. 3-letni Filipek z Żarnowca potrzebuje pomocy. Urodził się jako wcześniak ważąc zaledwie 700 gramów i na co dzień zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Rodzina prosi o wsparcie finansowe. Filip od samego początku miał trudny start, bo się urodził w 24 tygodniu ciąży z wagą 700 gram i walczymy po prostu o jego tak zwane lepsze jutro, żeby jak najbardziej go usamodzielnić w tym wszystkim. To wszystko wykłada, na to wszystko jest
potrzebna ogromna ilość środków, żeby zapewnić tą intensywną, ciągłą rehabilitację. Jeździmy na wszelakie turnusy, prawda, żeby to jak najbardziej mogło iść do przodu. I to wszystko wiąże się z ogromnymi kosztami, które przewyższają możliwości naszej rodziny. Całe w ogóle nasze życie teraz to jest na walizkach. Jeździmy cały czas na rehabilitację do Gdańska, do Piły, do Bydgoszczy, teraz Nowy Sącz. Oczywiście oprócz tego do specjalistów, bo Filip jest pod opieką poradni gastrologicznej, pulmonologicznej. Naprawdę jest tego sporo. No dążymy do tego, żeby Filipek kiedyś zaczął nam mówić, bo trzeba usunąć rurkę trachostomijną. Ma problemy z jedzeniem, jeździmy cały czas na turnusy, żeby to jedzenie usprawnić. Zaczął nam jeść grudki, a w ogóle nam nie jadł buzią. Rehabilitujemy go cały czas, żeby po prostu dążymy do tego, żeby nawet nam usiadł. A dalszy czas pokaże, jak będzie dalej. Dzięki regularnej rehabilitacji Filip robi postępy. Rodzina ma nadzieję, że będzie kiedyś samodzielny. Cały czas był podpięty do pulsoksymetru, po koncentratora tlenu i respirator cały czas tak jakby za niego oddychał. Poprzez intensywną tą rehabilitację udało nam się zejść z respiratora, udało nam się uwolnić go od tego dodatkowego tlenu, przez którą mu saturacja spadała. Teraz jest na własnym oddechu, nie wymaga tlenu. I cały czas no, mozolnie, małymi kroczkami, ale idzie ten efekt tej rehabilitacji cały do przodu. Otaczamy się ludźmi dobrego serca, dużo ludzi nam właśnie pomaga, organizują wszelakiego rodzaju jakieś pikniki, festyny, jakieś tutaj dwóch takich mamy wspaniałych ludzi. Jest to Mariusz Wodziński i ksiądz Paweł Nowak. Paweł Nowak zamierza przejechać dla Filipka całe wzdłuż granicy Polski, całą Polskę, pokonując niespełna 3700 km. Z kolei jedliczanin Mariusz Wodziński planuje zrobić zrzutkę podczas wędrówki głównym szlakiem beskidzkim, pokonując ponad 1000 km. Plan jest taki dość ambitny, bo będę w jedną stronę go realizował z moim kolegą z Wałbrzycha, więc planujemy go przejść w 7 dni, czyli będzie to forma marszu biegu. No w ogóle idea jest taka, że przez pierwsze 3 dni i 3 noce w ogóle nie śpimy, tylko po prostu korzystamy z samochodu tak zwanego supportu, gdzie będziemy pobierać dodatkowe napoje, żywność i przebierać się, no i startujemy dalej. No to będę miał ze sobą ulotki, będziemy rozmawiać z ludźmi spotkanymi na szlaku, żeby po prostu wpłacali jakieś drobne kwoty czy większe kwoty. No to będzie to za pomocą zrzutki, ewentualnie przelew na fundację. Także myślę, że akcja przyniesie dobry efekt. Już wkrótce w Jedliczu odbędzie się impreza z okazji zakończenia wakacji, podczas której będzie można wesprzeć Filipka. Pomagamy od wielu lat. Każda tragedia, czasem się mówi, że jest po coś. To jest męka dla tego dziecka, dla rodziny, ale to jest nauka dla nas. Dlatego to robimy. I dlatego też 25 sierpnia zapraszamy na plac targowy. Nie tylko wspólnie pożegnamy wakacje, nie tylko wspólnie się zabawimy, ale także pomożemy Filipkowi. Przywitamy księdza Pawła Nowaka, który przejedzie rowerem całą Polskę. Przywitamy Mariusza Wodzińskiego. Myślę, że bardzo pozytywnie i tak charytatywnie i zabawowo wspólnie spędzimy ten czas. Rodziny czy osoby, które znajdują się w podobnej sytuacji jak rodzinka Filipa, oczywiście mogą liczyć na nasze wsparcie. Nie jest to tylko wsparcie finansowe, ale jest to też możliwość korzystania z różnego rodzaju projektów, programów, wsparcia dla osób i rodzin właśnie z takimi trudnościami jak niepełnosprawność, którzy się borykają. Wsparcie dla Filipka można okazać już teraz, przekazując darowiznę na zbiórkę prowadzoną na stronie zrzutka.pl. W Beskidzie Niskim nie brakuje atrakcji dla tych, którzy poszukują edukacyjnych doświadczeń. To właśnie w Bubrce można zobaczyć, jak kiedyś wydobywano ropę naftową, czy też w Krośnie zobaczyć proces produkcji szkła. To jest przemysł szklarski, przemysł naftowy, więc to, co wyróżnia Beskid Niski, to nie tylko urokliwa przyroda, ale też przemysł charakterystyczny dla tego regionu. To miejsce nas wyróżnia na pewno i jedno i drugie jest wyjątkowe w skali Polski. Na tak niewielkiej przestrzeni dwa zalążki takiego przemysłu i takie efekty do dzisiaj, to jest rzadko spotykane. W tym roku mija 170 lat od założenia w Bubrce kopalni ropy naftowej. Tymczasem Krośnieńska Huta Szkła liczy już 100 lat.
Dziś kopalnia jest najstarszą w świecie nadal działającą, bo trzeba pamiętać o tym, że w Bóbrce od 1854 roku wydobywa się to nasze czarne, płynne, karpackie złoto nieprzerwanie. Dlatego to miejsce jest właśnie takie niesamowite. W Bóbrce nie trzeba niczego udawać, więc to nie tylko ekspozycje muzealne, ale też autentyczne budynki, autentyczne kopanki pochodzące z czasów Ignacego Łukasiewicza, współzałożyciela kopalni w Bóbrce. Także autentyzm, myślę, że to jest coś, co absolutnie wyróżnia Bóbrkę. W 1924 roku w styczniu ruszyła produkcja, więc obchodzimy to stulecie już rok, ale jest co świętować, bo to właśnie szkło wybiło Krosno na popularność, którą ma na całym świecie. No i my pokazujemy to coś, czego ludzie nie mogą doświadczyć gdzie indziej. A więc mamy prawdziwy piec hutniczy, gdzie prawdziwie topi się szkło, gdzie na oczach zwiedzających wyciąga się tą plastyczną, czerwono-pomarańczową masę szklaną i na oczach zwiedzających tworzy się produkty. Tego nie można zobaczyć nigdzie indziej. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oferuje również wyjątkowe wystawy. My pokazujemy jeszcze dodatkowo na wystawach czasowych na przykład rzeźby szklane, bo od lat 60. najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później w innych krajach zaczęto używać szkła jako materii rzeźbiarskiej. No i dzisiaj to jest bardzo popularne, ale rzadko to gdziekolwiek można zobaczyć. U nas można zobaczyć, zachwycić się i zapragnąć czegoś takiego u siebie w domu. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie można zwiedzać codziennie do godziny 17, natomiast Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce od wtorku do piątku do godziny 17, a w weekendy do 18. W Muzeum Regionalnym w Jaśle można podziwiać wystawę około 50 prac artystów z Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, ukazujących współczesne oblicze tamtejszego środowiska artystycznego. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć aktualne trendy i techniki malarskie. Uznaliśmy, że dobrze byłoby nawiązać kontakty z uczelnią, bo wiele osób z regionu studiuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I zaczynamy od wystawy, która jest jakby kwintesencją twórczości wykładowców. Bo wiadomo, że edukacja to mistrz i pokazujemy wystawę mistrzów, czyli to, co najlepszego ma do zaoferowania Akademia Sztuk Pięknych w Wrocławiu, można zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Mamy tutaj kilkudziesięciu twórców, wybitnych malarzy, nauczycieli akademickich, którzy oprócz tego, że kształcą przyszłe pokolenia naszych artystów, to sami są twórcami, sami mają jakieś własne przemyślenia, to przelewają na płótno i myślę, że każdy artysta, który na taką wystawę zbiorową daje jakiś obraz, jakieś dzieło, no chce przez to coś przekazać. Prezentujemy pracę 38 dydaktyków tak naprawdę Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Są to artyści, głównie malarze, ale nie tylko, związani z Wydziałem Malarstwa. I jest to tak naprawdę wystawa przekrojowa, prezentująca różne sylwetki, różne postawy malarskie. Tytuł wystawy bez interpretacji zaprasza do osobistego odkrywania znaczeń w prezentowanych dziełach. Uznaliśmy, że chcemy dać taką dużą swobodę malarzom, twórcom i nie dopowiadać, nie tłumaczyć, nie pisać, nie mówić za wiele, niech się dzieła obronią same, więc nie interpretujemy je, nie mówimy o nich za wiele, a zostawiamy taką tajemnicę malarstwa tutaj i tak naprawdę prezentujemy dla odbiorcy sylwetki, które jak widać, czy jak zobaczymy na wystawie, są bardzo, bardzo różnorodne. Ekspozycja obejmuje szerokie spektrum stylów, od tych klasycznych po prace zakorzenione w tradycji abstrakcji, figuracji czy fotorealizmu. Mamy tutaj mnogość różnych technik, przedstawień, abstrakcji, symbolizmu, realizmu i jakby tutaj to kształtuje, to jest też charakteryzuje naszą uczelnię, charakteryzuje naszą otwartość na ludzi, którzy do nas przychodzą, którzy u nas studiują i każdy jest w stanie znaleźć tam coś dla siebie i dalej to jakby w sobie pielęgnować i wychodzić z tym bagażem doświadczeń dalej w dorosłe życie, twórcze i tak dalej. Wystawę można obejrzeć do końca sierpnia.